Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów. Za kilka minut odbędzie się mecz Polska-Ukraina. Oczywiście, jak wyglądacie ten filmik, już Polacy prawdopodobnie wygrywają z Ukrainą, ale jeszcze chciałem przed meczykiem nagrać film o zbugowanej piłce nożnej. Za kilka godzin kończą się zapisy do turnieju, ale zobaczcie sami, są rzeczy w tej piłce nożnej zbugowane, jak na przykład znikająca piłka nożna. Wysłał mi powtórkę Super Bullet, patrzcie się po strzale, wyleciała piłka w niebiosa. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Jak widać, spadła, przeleciała całe boisko, spadła, znikła. No i oczywiście drużyna nie mogła zakończyć bitwy. Mam nadzieję, że w turnieju organizowanym przez Wargaming, gdzie jest do wygrania dużo golda, typki i tak dalej, takich sytuacji nie będzie. No i zaraz kolejna znikająca piłka. Przemek 138 wysłał mi tą powtórkę. Na szczęście Przemek strzelił już przed chwilą bramkę, ale jak widzicie, po tym strzale piłka, po strzale Przemka znikła za ścianą. No i już drużyna nic nie może robić. A więc uważajcie na swoje piłki. Kolejna rzecz zbugowana w piłce nożnej to jest to, że czasami piłka, jak trafi w czołg, powoduje przewrócenie się czołgu. Teraz Kamilos wysłał mi powtórkę i teraz zobaczcie, po tym strzale czołg robi fikołka, spada na wieżę. No niestety te piłki muszą być bardzo ciężkie, ale na szczęście po kilku sekundach magicznie czołg powraca na gąski i może grać dalej. A więc mieliśmy znikające piłki, mieliśmy koziąkujące czołgi, ale również, żeby zwyciężyć, można wepchać czołg w ścianę. Tak, teraz gracz zero kąt pcha wróg, wrogi pojazd, który, jak widzicie, został wchłonięty przez beton, przez ścianę, już tam przebywa. Ale zobaczcie, jak to wygląda właśnie od strony czołgu, który został wchłonięty. A więc chrobry knur został właśnie wepchany. Za chwilkę zobaczycie, w jaki sposób. Czyli uważajcie na rogi bramek. Chrobry knur wjechał w ten róg. No i został postawiony bokiem. No i zaraz zobaczycie, co się wydarzy. A więc kolega z drużyny wepchał go w ścianę. No ale jak widać, chrobry knur, zaraz zobaczycie, będzie sobie wędrował tutaj w różnych miejscach zbugowanych, znaczy za murem. Na razie tu próbuje wyjść, ale no nie da rady, nie da rady. Wyjść się nie da. Jak się przewróci się na boczek, od razu go, można powiedzieć, stawia na gąski. No ale chrobry knur widział, że już nic nie może zrobić. Próbuje jeszcze, kombinuje, prosi gracza, żeby coś mu pomógł. Na szczęście nawet bez chrobrego strzelili bramkę. No jak widać, nie potrafią pomóc chrobremu. A więc chrobry knur postanowił zrobić wędrówkę dookoła boiska. Z tyłu, jak widać, można spokojnie tutaj jechać bokami i zwiedzać mapkę. Słuchajcie, w każdym bądź razie piłka nożna w grze World of Tanks zbugowana, ale fajna zabawa. Pamiętajcie, są zapisy do turnieju, gdzie można wygrać kupę dolarów, kupę prezentów od Wargamingu. A ja kończę już nagrywanie i idę z kumplem oglądać mecz Polska-Ukraina. A więc do boju, Polsko, trzymajcie się i do zobaczenia.